Witam serdecznie, moim gościem Szczepan Rosiek-Wiśniowski. Witam serdecznie. Tak, owacje wobec tutaj Szczepana, tam słychać z tyłu. Szczepan, wygrywacie dzisiaj 8-7. Pełno dramaturgii w tym spotkaniu, dużo błędów z obu stron, może i czasem nawet sędziów, ale tak naprawdę dzisiaj nerwy, ale zwycięstwo jest. Gratulacje, 3 punkty na konto Wiśniowskiego. A, zgadza się, bardzo ciężki mecz. Dużo emocji, dużo fauli, zacięta, szybka gra. No jak widać po samym wyniku, ciężko, dramaturgia. Do końca było bardzo ciężko, zresztą kłótnie chyba do teraz. Super, cieszymy się z zwycięstwa, bo nam te punkty były bardzo potrzebne i niemniej jednak świetny mecz w naszym wykonaniu, oczywiście przeciwnej drużyny. Dzisiaj tak naprawdę te punkty ważą podwójnie, ponieważ obydwa zespoły spotkają się w grupie spadkowej. Macie ten handicap, czyli pierwszy mecz wygrany, na drugi czekacie. No i 3 punkty cenne. Wiśniowski, nie wybiegajmy w przód, ale i tak bliżej pozostania w Ekstraklasie. No, dokładnie, nie wybiegajmy do przodu. Jest jeszcze bodajże 4 spotkania, które nas czekają w strefie spadkowej. Będzie ciężko. To nie są łatwe drużyny. Wiemy, z kim gramy od wielu lat i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby te mecze zwyciężać i zostać przede wszystkim w Ekstraklasie. Walczyk Optyk, Seb Betkowska, Brukowa, Wiśniowski, Stal Budna Wojowa oraz Gadżet Team. Kto z tych teamów będzie najcięższy do pokonania, do wyrwania choćby nawet punkcika? Nie chcę tutaj wybiegać do przodu, kto jest. Każdy w zespole ma jakiegoś swojego tak zwanego orzełka i ja uważam, że tutaj w Ekstraklasie nie ma też słabej drużyny. Wiadomo, jak i nam, tak i innym drużynom się zdarzają jakieś potyczki w meczach i nie chcę wybiegać, czy tam jest lepsza drużyna, czy nie. Ja przygotowuję się na to, że będzie bardzo ciężko i chcemy po prostu zrobić wszystko, żeby zostać w Ekstraklasie. I na koniec pochwalę dla Ciebie, fantastyczny mecz, asysty, gole, ale denerwowałeś się dzisiaj dość mocno, na szczęście na swoich chłopaków. Tak, trochę mnie emocje podnosiły dzisiaj, może z racji z tego, że gramy, że tak powiem, z przewagą aż 2 zawodników i no takie sytuacje to już każdy zawodnik, który kopie coś tam w piłkę i wie, na czym to polega, no trzeba bardzo szybko strzelić. Wiadomo, to są konsekwencje z tym, że zawodnik wraca na boisko, ale było emocji. Cieszę się, że te emocje obfitowały w ten sposób. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.